Hej, 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 hej. Witam tutaj. Znowu ja, Orention. I zapraszam was na Burning Daylight. To jest produkcja indie. Popełniona przez Burning Daylight Team. W kwietniu bieżącego roku. Tę produkcję polecił mi znajomy, ponieważ był ciekaw mojej interpretacji tutaj symboliki zawartej w tej grze. No, jestem bardzo ciekawy, co to takiego jest. Podobno przemierzamy jakiś świat cyberpunku i gra nam przekazuje opowieść za pomocą jakichś tam symbolicznych obrazów. No zobaczymy, tak mi powiedział znajomy. Jest to dość krótka gra, powiedział, że taka na 40-45 minut, więc zawrzemy to w jednym odcinku. No i cóż. Spróbujmy, zobaczmy co to takiego. Co to takiego? Wystartujmy. O, w stronę światła. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli omdlejemy, to nie idźmy w stronę światła. Bo to grozi śmiercią. No zobaczymy. Tutaj podążamy w stronę światła jednak. Nie wiem, czy wyjdzie nam to na dobre, czy też nie. O, a to jest nasz protagonista ze świecącymi oczyma. Dlaczego tak ciemno? Kurczę, on jest całkowicie nagi. Jest całkowicie nagi. To co, on umarł? Podążał w stronę światła, czy... O kurczę, co to jest? Tam spadły jakieś zwłoki. Te wszystkie pryzmy to są zwłoki. Kurczę, to jakiś zbiorowy grób, czy cóż to takiego? Coś to ma symbolizować. Może on umarł i jest w piekle, swego rodzaju wizja piekła. Albo co? Takie jest moje pierwsze wrażenie. Jest nagi. W jakimś dziwnym miejscu. Zmierzał w stronę światła. No zobaczcie, jakieś mechaniczne ramię. To jakaś naprawdę futurystyczna wizja piekła. Nie mogę się szybciej poruszać, moi drodzy. Tylko tak, ledwo idzie ten nasz protagonista. Nie wiem dlaczego. Co to ramię tam przekłada te ciała? O kurczę. Sam się schował. Skrypt się uruchomił. Dobra, nie zauważyło nas. Co? Kurde, tam... Ta prasa zgniata... Przepraszam, zgniata zwłoki? Kurde, myślałem, że to nas. Zgniecie, a to... O ja pierdzielę, na papkę. Co to jest? To nasz zasłonił oczy, widzieliście to? Dobra, chodźmy stąd może. Żeby mu się nic nie stało. Żeby mu psycha nie kucnęła. A tu? Ja pierdzielę, te zwłoki tam są... Tu są jakieś począstkowane. I tam jeszcze do jakiegoś kurde mielenia jadą. Biohazard. Jeszcze dalej. Chciałem tędy przejść, ale to niemożliwe. Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Jakby jakaś utylizacja zwłok tu się odbywała. Biohazard. Jakby jakaś rzeźnia. Spójrzcie, te... Te zwłoki tutaj ludzkie wiszą na hakach, tak jakby, kurczę, jak zwierzęta w rzeźni. Nie wiem, czy byliście kiedyś w rzeźni. Dobra, chodźmy dalej. Muzyka też jest taka bardzo sugestywna. Taka piekielna, rzekłbym. Kurczę, jemu widać... Zasłoń się, chłopie, bo ci... Siuraka ci widać, daj spokój. Tędy? Nie wiem, czy ja powinienem to, kurczę, później zakryć jakimś... Zrobić...
No, ocenzurować? Tutaj? Jakiś włącznik? O, to się teraz zmieniło na zielone, okej. Okay. Teraz powinno nam się otworzyć. Nie no, chyba raczej nie. O, Nutriman. Coś tam gadała, nie usłyszałem, nie? Nie rozumiem. Nie można włączyć napisów. Już próbowałem. Nie wiem, no kurczę. Moim zdaniem tamten taki obszar to była jakaś rzeźnia. No zobaczcie tam. Co? No co? A, coś ma na piersi. Kurde, no. Ma na piersi symbol w ogóle tej produkcji, tej gry. Taki jak jest na przykład na ikonce. Ale się zdziwił, nie? Wydaje mi się, że się zdziwił, że ma ten symbol. Nie wiem, czy to tatuaż, czy ktoś mu narysował. Tak odniosłem wrażenie, że jak zobaczył swoje odbicie w tej szybie, to się mocno zdziwił, że ma ten symbol na piersi. Dalej mamy co to popchnąć. A, tu jest pęknięta szyba, czyli rozumiem, że tym stołem mamy... Nie. Dokonać rozbicia tej szyby całkowitego. No pchaj, stary, pchaj. Ups. Jeszcze raz. Myślę, że tak. Ale kurczę, bardzo podoba mi się oprawa graficzna, taka inna. Bardzo ciekawa. Mogłaby być... Znaczy moglibyśmy mieć większy wpływ na pracę kamery, ale no nic. Na razie możemy się tylko poruszać tak we wszystkich kierunkach. Kamera ustawia się sama. Nie no, wygląda pięknie. W ogóle ta gra świateł i to wszystko jest super. Jak na produkcję indie, to jestem pod wrażeniem, muszę rzec. Okej, okay, co nam się tu ładuje? No jest to takie cyberpunkowe, co by nie mówić. Dobra, wypchnął kra... O, zimno chłopu. No jest nagi, nie? Teraz chyba wyszliśmy na zewnątrz, gdzieś z pomieszczeń, dlatego on tak nam tu sugeruje, że jest mu zimno. O matko! Co to jest? No właśnie, to mnie kurczę... No, trochę mi się nie podoba to, że ta kamera się tam nie przybliża, bo chciałem zobaczyć, co też jest na tej tabliczce tutaj, a nie mogę. Jak gdyby ktoś to zataśmował, nie? Że nie jest dostępne. Ciekawe, co to za symbol? No taki symbol jakby czegoś eko, nie? Tylko mógłby być zielony, nie czerwony, byłby bardziej eko. Gdzie my tu zmierzamy? Temu co się stało? Jakby go, kurde, ktoś terroryzował tymi dźwiękami, nie? Tam jest taki wielki głośnik. Mogę z nim wejść w interakcję? Nie, niestety nie. Jest jakiś włącznik? Też bez interakcji. Will provide. He will provide. On przedstawi? Czy... Poprowadzi? A co to za w ogóle jest postać? Kurczę, coś z tymi trzema, to jakby z jakiejś chińskiej mitologii albo japońskiej. Jakaś taki potwór z trzema oczami. Nie mamy tu z niczym interakcji. Tamtego, kurde, terroryzują jakimiś dźwiękami. Ła, nie mogę przez to przejść. Coś mu się stało w palucha. Duży paluch od stopy. Zabolał. I co teraz? Możemy podnieść? O, tu coś jest. A buty! Pewnie buty, tak? Tak. A tu przygniótł go ten głośnik w końcu, tak? To jest ten... Tak. Ale dlaczego? Najpierw go terroryzowało, tak zatykał uszy, a w końcu go... W końcu go przygniotło. Kurczę. Nie wytrzymał. Bo chyba taka sugestia jest. Nie wytrzymał tych tortur i
końcu padł pod tym głośnikiem bidulek, ale przynajmniej mamy jego buty. Mam nadzieję, że teraz przedostaniemy się tędy. A, bo tutaj są jakieś, nazwijmy to, że szkła albo coś i dlatego tak nie mogliśmy przejść. Kurczę, trochę mnie śmieszy, że on jest całkowicie nagi i to przyrodzenie ma wyeksponowane, że tak powiem, na wierzchu. To tak niespotykane jest w grach, żeby, co to jest, ta winda. Jakiegoś rodzaju winda. No ciekawe to wszystko jest, ciekawe. Na razie, nie wiem, zupełnie jakoś nie przemawia do mnie ta symbolika. Znaczy, nie przemawia, no ten człowiek tam terroryzowany tym głośnikiem w końcu padł pod jego ciężarem, nie? Nie wytrzymał tego. Ale co to ma oznaczać? W całym kontekście zobaczymy. Ciekawa sprawa. O, Burning Daylight. Proszę bardzo. No, prawa muzyczna naprawdę mi się podoba. Grafika również. Jak na indie, to jest dobrze, rzekłbym, moi drodzy. Nawet lepiej niż dobrze. Trochę przydługo jedzie i nie można tego zeskipować. No ale dojechał chyba, praktycznie. Też jakaś muzyczka taka dziwna była. O, jak wyskoczył zgrabnie. Co to jest? Co tam jest napisane? A, ale co? Nie mam pojęcia. Coś tu możemy podnieść? Raczej nie. To jest jakiś przycisk? Ale nieaktywny, dobra. Idźmy dalej. W takim razie. O! A co on ma na głowie, ten człowiek? Co on tam robi przy tym wentylatorze? Ta postać? On się kołysze jak gdyby w rytm muzyki jakiejś? Bo docieramy dziś do jakichś zamieszkałych miejsc, bo jest więcej ludzi. Wszyscy jakby byli w jakimś swoistym transie, nie? Tak się poruszają. Świadczy to przynajmniej w moim odczuciu o jakimś transie. O, coś tu jest, może jakieś ubranie. W końcu zakryje tego swojego psiuraka. Oj, gościu! Może nie powinienem tego dotykać. Żyjemy? Przetrwa... O, mamy wdzianko jakieś. Super, ale nie tu, gdzie bym sobie życzył. Okej, dobra. Industrial Facilities, Section 61. Czyli to tak jakby takie... Witaj na niższym poziomie. Czyli, nie wiem, dotarliśmy do sekcji 61-62, do jakichś takich części przemysłowych, industrialnych, rozumiem. Oho. Do jakiś bot lewitujący. O, 62. Szybciej nie możemy biec. Ciekawe. Oho. Coś spadło. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Świetnie, po prostu świetnie. Jeszcze dalej. A to co to? Co się stało? Ale jest, no, technicznie jest słabo, moi drodzy, bo tak od... Raz mamy 60, raz 30 ramek na sekundę.
Ale no wiadomo, to jest produkcja indie. Nie, tutaj nikt się nie przejmował jakimś optymalizowaniem kodu. Tym bardziej, że gra jest zupełnie free, darmowa, więc nie ma co narzekać. Idź tam, idź. Nic tutaj nie mogłeś podnieść. Chyba. Tutaj też nie. O, jak łek zgrabnie podskoczył. To wydaje... O, tam kolejna postać, widzicie? Na tym takim, na tej kładce, w takim jakby transie. Ale skąd się ten trans bierze? Oni jakby mieli coś na twarzach, na oczach. Jakieś gogle? Nie wejdziemy. No tak, nie? No spójrzcie, ja tak patrzę, wydaje mi się, że mają coś na twarzach, na oczach. Coś jak VR. Jak te gogle VR teraz. O. O, to jest taki symbol, jak na tym wejściu takim obtaśmowanym, że tak powiem. Tak mi się wydaje, tam u dołu, przy jego stopach. Jakieś wiadro i z tym symbolem, tak mi się wydaje. Że... Tak jakby... On ma na plecach ten symbol gry, nie? Tego Burning Daylight, a jak gdyby ktoś, kto posługuje się tym symbolem, zamknął, zakończył działanie czegoś, co było oznaczone tym takim listkiem, tym symbolem, który wydaje mi się jest na tym wiaderku też tam, na tym pojemniku. Nigdzie tutaj wejść nie możemy. O proszę. Tutaj mamy ten symbol. Tutaj pewnie wejść będziemy mogli, podejrzewam. No, spadł. Kurczę, myślałem, że to już koniec gry, ale nie. Okej, jesteśmy tu. I co dalej? No dalej przemierzamy te industrialne dzielnice, że tak powiem. Tam jest. O, możemy coś włączyć. O, odpompowaliśmy wodę. Jest tam, świetnie. Podejrzewam, że będzie nam to potrzebne, aby tędy przejść. Coś podniósł. To są jakieś gogle i są rozładowane, z tego co zrozumiałem, i polecono nam, żebyśmy znaleźli coś, gdzie moglibyśmy naładować baterię tego urządzenia. Czy to będzie to? Nie, raczej nie, bo nie mam interakcji żadnej z tym urządzeniem. Wygląda to na jakąś turbinę generatora, tak przynajmniej na mój głos. Ups. Too bad, buddy. Looks like I'm not the only one having power problems today. O. To kolejny dzisiaj problem z zasilaniem. Ale pewnie to chyba damy radę uruchomić. Tak. Świetnie. Przepraszam, że wam tu zakłóciłem komunikaty. Mi się wydaje, że to gogle te do nas gadają. To, co on założył sobie na twarz. Na oczy. No dobra, jedziemy do góry w tym razie. No tu jakiś symbol recyklingu. Tu. Nad głową naszej postaci. O, tu. Znowu ta czaszka tajemnicza. Jakieś graffiti. O. Love this stuff. Nutritious, delicious, and vegan. O.
jakieś wegańskie, naturalne... Naturalne żarcie. Co on robi? Po co się schyla? Po co kłóca? Nie mogę już wrócić. O! A tu jakiś... Fitness jakiś, pajacyki skaczą, proszę bardzo. Wszyscy równiutko. Dlaczego my się chowamy? O! Co się stało, że upadł? I co teraz? Tam nie możemy iść. Domestics? Czyli gdzieś dotarliśmy... Almost home. Dotarliśmy do jakiejś części mieszkalnej. O kurde, jak Szuflandia, ale które teraz... Które jest nasze? O panie, to ja będę musiał teraz wszystkie sprawdzać? O ho ho. To ci dopiero. Nie, może ona mówiła o jakimś... Nie, powiedziała tylko almost home. I nic więcej. No dobra, no to sprawdzajmy szybko po kolei wszystkie te szuflady, znaczy te takie pomieszczenia. Zostało tutaj na parterze jeszcze jedno. No nie. A na górę? Tędy, tak? Okej. Jakaś winda pewnie kolejna. Black... Coś tam. Nie jestem w stanie odczytać tych napisów. Nie tu. O, coś wyczuwam, że to tu będzie. Super, no nie było tak źle, bo obawiałem się, że będziemy musieli wszystkie te... Oj, znowu przeszkodziłem. A, jest charger. Przepraszam. O, jak się błyskawicznie ładuje. No super. Zaraz będzie naładowana. Dobra, zabieraj to z powrotem. But you can just call me Sarah. Consider me your personal companion and your gateway to light inside our glorious tower. Muszę być wspaniały. Wiesz, to jest jakieś urządzenie, w skrócie Sarah. Jakieś wzbogacenie wirtualnej rzeczywistości, w skrócie Sarah. No tak, bo zobaczcie, teraz jakby wszystko jest, wygląda inaczej, nie? Jest tu ten symbol taki różowy, tego liścia, takiego eko. Czyli te gogle tak naprawdę powodują... O, zbieram jakieś znajdźki. Powodują, że my zupełnie inaczej postrzegamy rzeczywistość, podejrzewam. Mam zjechać na dół, czy pójść... Nie, tu tędy nie przejdę, czyli jednak na dół, okej. Czyli te gogle powodują, że postrzegamy inaczej rzeczywistość, więc dlatego tamci... Tam ktoś siedzi, ma niebieskie, a my mamy jakie? Nie wiem, jakie, bo nie mamy koloru. Dlatego ci wszyscy ludzie byli w takim transie jakby, nie? Bo widzą zupełnie co innego niż ich otacza. Dobra, wejdźmy do miasta, do miasteczka i zbierzmy trochę monet. Czyli to są monety, to żółte, co zbieraliśmy, rozumiem. Okej, ładuje się. To tak wygląda ta... O, jest. Myślałem, że nam znikł. Tak wygląda ta rzeczywistość.
dzisiaj nie działa. Tak, dobrze ja zrozumiałem, że nie działa jej konfiguracja tłumacza i przeprasza za to, nie wiem dlaczego. 6 monet zebraliśmy, tak? Co tam jest napisane? Sunshine every day, no fajnie, fajnie. A je, jednak mamy takie też niebieskie tu światełko na tych goglach. Czyli takie to wszystko jest, rzekłbym, gdzie on jest tu? Takie zajechane. Ale dzięki tym goglom możemy sobie uprzyjemnić ten świat brzydki, tak? Na tym. Możemy coś znaleźć i go walić, to mu zrozumiałem. To? Nie ma interakcji. O. A, bo mamy niewystarczające fundusze. Don't drink the water? Wydaje mi się, że tak, że bo to jest D, O, N i tam don't drink the water, nie pij wody. Mamy go walnąć, żeby zdobyć fundusze. Dobra, mieliśmy walnąć tą reklamę. 64 monety dostaliśmy aż. Super, i teraz mamy fundusze na to, żeby przejść dalej. Kolejna. No, a ile tam bardzo dużo ludzi jest. Czyli sporo ludzi tu żyje. No, te problemy techniczne są dziwne, bo to wszystko działa pomiędzy... O, teraz spadło do 25 ramek. No nic. Może powinienem niższe ustawienia tutaj wybrać. Mniejsza z tym, nieważne. Ważna jest tutaj przekaz, który zawarto. Na który mam się ustosunkować, znajomy mnie poprosił. Nie do końca na razie, no... No jest, jest jakiś świat, jest pewnie zniszczony przez tam jego eksploatację nadmierną, tak jak my robimy z naszym światem. I teraz ludzie potrzebują takich gogli, żeby... widzieć świat jeszcze w miarę normalnie, jakiś taki przyjazny, nie? Bo bez tych gogli wszystko jest szare, brudne i brzydkie, podejrzewam. Tak jak było wcześniej, jak nie mieliśmy jeszcze naładowanych baterii. Sunshine every day. Komuzy, jak śpiewa. Dalej? Gdzie on jest? Nie, chyba tutaj mam zejść, dobra. Tak jak ta kobieta, dziewczyna poszła, no dobra. Kolejne monety. Pewnie będą nam do czegoś potrzebne, znowu do otwarcia jakichś drzwi albo czegoś. Well done, dobra robota. Tędy, tędy. O, tą ominąłem. A te gogle cały czas nas tutaj chwalą za zbieranie tych monet. Nutri-Cola. Plug and play. Boys, boys, boys. Nie wiem, jakimś po arabsku? Nutri-Man, do not question. Bez pytania. Nie pytaj. Another one. Let's join in and punch, punch, punch. Punch, punch, punch. O kurde. Punch, punch, punch i dostajemy za to monety. A to był człowiek, nie? Ale zabawa, co? Bo w tych goglach widzimy to jako taką reklamę tego pomidorka, takiego ślicznego, czy jabłuszka, nie wiem co to jest, ale okazuje się, że walimy w pysk człowieka, nie?
To jakieś towarzystwo dobrze się bawi. A my zbieramy dalej monety. Za jedna godzina za 100 tych monet, tak? A co to jest? Jakaś pewnie wirtualna rozrywka, podejrzewam. Ale my nie mogliśmy skorzystać z tego. Dobra, no chcę coś kupić, ale co? Nie mogę. Idź kup coś. Nigdzie nie mam interakcji tutaj, żebym coś kupił. Tutaj gdzieś? Tu? Nie, no nie. Może gdzieś dalej, no idźmy dalej. Może mam za mało jeszcze monet. Good boy. To urządzenie jak psa nas traktuje w pewnym sensie, można by rzec, nie? Po angielsku ludzie zazwyczaj do psa mówią. Good boy, good boy. Dobry chłopiec. Muszę ominąć tę postać. Fajnie. Teraz będziemy mieli 100 monet. Może będziemy mogli wrócić i tam zagrać w tą... O, mam jakąś interakcję. Ale kurczę, z kim? No. A, otworzyłem sobie tutaj przejście. No nie mam jeszcze 100 monet, ale czy mogę tam wrócić? Chyba będę mógł. Jest na górze jeszcze jedna. Będzie chyba 98. Zaraz zaczynę. Okay. 99 nawet. Czyli jeszcze jednej mi brakuje. Oj, zaskoczył znowu zgrabnie. No dawaj, dawaj stary. Jeszcze jeden pieniążek. Pójdźmy tam. O, jest. No znowu ten pomidorek. No dobrze, no o właśnie, 100. A tam już za mało funduszy. Ale wiecie, punch punch, nie? Wolniemy pomidorka. Powinno nam coś wypaść. To... 101. Punch, punch. Nie wiem, iść dalej, czy spróbować wrócić i uruchomić tą grę? Znaczy to coś, co tam była jedna godzina za 100 monet? Spróbuję, wiecie? Spróbuję, czy uda mi się tam w ogóle wrócić. Gdzie on jest? Halo? Tam gdzieś jest. Chodź tutaj, dasz radę? Tam go widzę, gdzieś za tymi postaciami, stojącymi w jakiejś kolejce. Nie, jednak chyba nie dam rady wrócić. Niestety. Szkoda, szkoda. Ciekaw jestem, co też to za urządzenie, co ono tam proponuje. Za zabawę ludziom. Oni wszyscy w takim... O! Patrzcie, możemy przenikać przez tą laskę. Oni wszyscy w takiej wirtualnej rzeczywistości jakiejś funkcjonują, czyli... A, bo to jest taka dzielnica jak... Taka trochę... rozrywek cielesnych. Ale te laski też mają te gogle na twarzach. Tam jakiś... No, jakiś bramkarz chyba, nie chce nas wpuścić. A tu? Też niewidzialna przeszkoda, dalej nie pójdziemy. W tamtym kierunku, więc idźmy w tym, w którym możemy. Open. I też nie chce nas... Dlaczego nigdzie nie chcą nas wpuścić? Mamy ponad 100 zł. Znaczy tych coinów. Ślata, ale nie możemy tego podnieść, nie złapać.
Ohoho. Tak. Opal. No wiem, no nie powinienem patrzeć, tylko to miejsce mnie zastanowiło tak. Oparł laskę o śmietnik i... Dajcie spokój. Nie wiem co my... O, przepraszam, nie chciałem. No czemu mi kazała wrócić, jak nie mogę wrócić? No tutaj się zabawiają. Nutricola. Nie wiem, no ja zrozumiałem, że po co tu wszedł. O, i chyba... Tak. I rozładowały nam się gogle, no kurczę, tak szybko przecież były maksymalnie naładowane. Tak, i teraz ukazał nam się prawdziwe oblicze tego świata. Może teraz będę mógł wrócić. Nie, niestety nie. Ci dalej się tutaj zabawiają w najlepsze. No dobra, dobra, kurczę. To co, idźmy dalej, nie? Tak, właśnie. To jest ciekawe. Żyją w takim... w takiej... ja nie wiem czy... ale nie, no muszą żyć w świadomości, bo tak jak i naszemu protagoniście, tak i tym ludziom innym też mogą się rozładować te gogle, muszą szybko biec do chargera, naładować i dalej cieszyć się pięknem tego świata wirtualnego, bo w realu jest paskudny. Okej. No ciekaw. Wow! O. A to symbol jakiś jest... To pogrzeb? Są symbole, nie? Islamu i chrześcijaństwa, krzyż. I ten półksiężyc z gwiazdą. Jest jakiś taki... O, a tam jeszcze jest judaizmu, nie? Ta gwiazda Dawida. Wszystko, a tam krzyż taki celtycki. Wszystkie możliwe religie. Nie mogę na razie dalej iść. No i to ram... No nie chciałbym myśleć o tym, że ta utylizacja zwłok polega na tym, że one później są w tej rzeźni przerabiane na ten taki kurde nutri pokarm, bo to by było już niefajne całkiem. Kurczę, wiecie co ciekawe to jest, nie? Że to jest możliwe, to co powiedziałem. Że właśnie jest taki ceremonialny pogrzeb, wszystkie tam religie w jednym miejscu skupione, nie? Tam powiedzmy, kto wyznaje jakąkolwiek religię, no to nie mogę dalej, myślałem, że jeszcze mogę tam wrócić. No to powiedzmy ten ceremonialny pogrzeb jest tutaj... przeprowadzane, a zwłoki są zrzucane tam w dół, do tych industrialnych części, do tej rzeźni i przerabiane są na wysokobiałkowy pokarm. To by było ciekawe. Kurde, a ta maszyna to, że niby co? Ci ludzie są podłączeni do tej maszyny? Jak baterii? Ona używa ich jako zasilania? No tak, no mają gdzieś podłączone jakieś przewody do tych swoich bagobli, nie? Albo do ogółów. W ten sposób zasilają chyba te maszyny. O kurde, ile ich tu jest? Prawdopodobnie maszyna potrzebuje dużo energii. Nie mamy z nimi żadnej interakcji. Możemy tylko zmierzać ku tej dziwacznej maszynie.
Co ona robi w ogóle? Czy ona zasila te ramiona? Rzeźnie tą całą część industrialną? Jakaś elektrownia korzystająca z energii, nie wiem, pewnie jakiejś ludzkiej, życiowej? Czy tam się wysunęło? Dobra, spróbujmy. O! Też się podłączył. No tak wygląda, jakby takie poświęcenie poniósł za całą tą społeczność żyjącą. Ale gościu, zniszczyłeś tą maszynerię. No, wydaje mi się, że tak. Bo ty przeżyłeś to, tą eksplozję, to wszystko? Ciekawe to. Ciekawe to wszystko. To jego, kiedy podłączył się do tego urządzenia i ono eksplodowało, ten taki symbol, w jakim jego cała sylwetka się znajdowała, to mi się z jakimś takim poświęceniem, nie? Takim jak Chrystus przybity do krzyża, nie? Poświęcam się za was wszystkich, nie? Tak to rozumiem, mam nadzieję, że mój znajomy będzie to oglądał, no ja na razie tyle mogę mu powiedzieć na ten temat. Zresztą pewnie i tak będziemy o tym dyskutowali jeszcze. Co ty pokazałeś? Aha, nie możesz tam, dobra. Aha, tu jest przejście. Oho. Nie, nie, dobra, nie możesz, ale coś możemy uruchomić. A, proszę. Włączyliśmy oświetlenie. Teraz pewnie już dasz radę, co? Jest jakiś magazyn? To są skrzynie tutaj poukładane? No to wygląda, nie? O, a to jest jakiś szkielet jakby tego tyranozaura, nie? T-Rexa. A to ciekawe. Jakby wszelkie takie dobra kulturalne złożono, nie? Tak? To o to chodzi? Złożono w tych skrzyniach? Bo nie jest to już nam potrzebne, mamy nasze wirtualne gogle, znaczy gogle pokazujące nam wirtualny świat zabawy i po co nam taka kultura, nie? Popkultura jest fajniejsza. Wód? Drzewo. No właśnie, zobaczcie, takie jakby greckie jakieś pomniki. To jest to Wenus z Milo, bez ramion? Tak mi się wydaje. Ktoś próbował chyba tutaj dotrzeć i mu się nie powiodło, jakieś szkielety. Tak, to tak jakby ludzie porzucili kulturę, nie? Zamknęli to gdzieś w jakichś skrzyniach. I dobrze się bawią. Kurczę, bardzo to jest znaczy jak gdyby odnosi się do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Bo jak się czyta, że 60% Polaków nie miało przez w zeszłym roku w ręku książki. Pewnie w bogatszych społeczeństwach z tym jest jeszcze gorzej, bo tam jest więcej możliwości rozrywki. Za drzewo. Drzewa ostatnio są bardzo modne w grach. W Blair Witch też jest drzewo. Takie creepy, dziwne. Czyli tu jest jak gdyby reszta
takiego normalnego, pięknego, żyjącego jeszcze świata, w sensie, że są naturalne rośliny, nie trzeba ich wirtualizować. Bo my nie mamy już tych gogli na oczach, nie? A, zobaczcie, to jakby... Jakby były takie szafki z różnymi... Nie wiem, czy to jakieś DNA zwierząt się przechowuje? A, to ciekawe. To jakieś ryby... Oj, nawet człowieka jest, nie? Gdzieś tutaj było. Tam było fajniejsze zbliżenie, po prawej. Tam jest jakby rekin, żaba, człowiek. Nie wiem, jakiś krab i nie wiem, co jeszcze. Nie do... O, to delfin? Jakiś wieloryb, nie? Wieloryb i delfin? Albo dwa delfiny. Ale super. No kurczę, jestem pod wrażeniem. Muszę wam powiedzieć. A, to są te, co parzą. Kurczę, nie pamiętam. Mam na końcu języka, może później sobie przypomnę. Jakby ktoś przechowywał tu wszelkie dobra takie naturalne tego ginącego świata, nie? Jakieś ławice ryb, podejrzewam. Ale... A tu jeszcze więcej tych. To tak jakby... A, to możemy wsunąć. Jakby taki magazyn. Ale czego? Czy jakiś próbek DNA, żeby móc kiedyś odtworzyć ten cały świat? Kiedy zmądrzeje, że tak powiem? Tak, tak, bo są symbole łańcucha, białek, tego RNA, DNA, zobaczcie. Tu jest jakiś rekin młot chyba. Ale super. A jak to się ma, kurczę? Jak on się tutaj znalazł, ten nasz protagonista? Znaczy, jak się znalazł, to wiemy, ale po co się tu znalazł i... Ale tego jest mnóstwo. Można by było 10 takich światów odtworzyć, podejrzewam. Możemy to... dotknąć? Nie. Nie możemy. A, zobaczcie. A tutaj jakby ktoś już próbował odtwarzać. O, proszę, taki embrion. Czy już kształtujące się dziecko, nie? Ludzi, ktoś tu produkuje ludzi. Czyli co, oni się nie rozmnażają samoistnie tam w tym świecie, tylko w ten sposób to działa? O, zobaczcie, a ten ma ten tatuaż na piersi, taki sam jak nasz protagonista, tylko teraz tego nie widać, bo ma wdzianko. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, uruchamiając to urządzenie. Tu są jeszcze jakieś włączniki, ale nieaktywne. Dobra, bo nie... No tak już z doświadczenia z tą grą, jak widzieliście, to chyba wracać raczej nie ma po co. Czyli trzeba raczej brnąć do przodu. A cóż to za postać? A tutaj ma ładnie listkiem zakryte przyrodzenie, a nasz bohater biegał z tym. Trochę nieelegancko, rzekłbym. No i co? O, coś nas skanuje. O. Wpuszczono nas tutaj. Co to jest? O! Jak pięknie.
Jak tu pięknie. Nie wiem, mogę tylko iść chyba do przodu, bo tutaj wszędzie są niewidzialne bariery. Ale dlaczego my tu trafiliśmy? Czy on zginął tam w momencie eksplozji tego urządzenia, do którego byli ci ludzie jak baterie podłączeni? Czy on zginął i trafił do jakiegoś raju, w którym, powiedzmy, są zmagazynowane wszelkie próbki DNA, czy tego łańcucha DNA, RNA i pochodzi wszelkie życie stąd? O, tędy jest przejście. Jeszcze zerknę tu, no nie byłbym sobą. Ale nic tam nie jest. Nie możemy tam przejść. Takie odnoszę wrażenie, że on w momencie eksplozji zginął i trafił do jakiegoś rodzaju paradajsu. Jakiś niebios. Skąd wszystko pochodzi. Wszelkie życie pochodzi. Oho. No to ciekawe. O. O, super. Super, jesteśmy w jakiejś jak gdyby kopule, nie? Czy pod kopułą? O, tam siedzi koleś... A nie, jednak zdjął te gogle. Też ma taki tatuaż na piersi. Co mi się stało? Też jest... Znaczy jest nagi, tak jak my na początku. Znaczy jak nasz protagonista na początku. Dziwnie się porusza. Jak starzec, prawda? I chyba ma brodę. W sensie zarost, taką siwą brodę. No tak, to jest starzec. Co się stało z tobą? Nie mogę się ruszyć. O, mogę. A to jest jabłoń. Znaczy, podejrzewam, że te owoce to jabłka. I co, możemy podnieść? A pomóc temu człowiekowi? Nie. O kurcze. O kurcze, podejrzewam, że mamy tutaj wybór. Możemy wybrać albo jabłko, albo ten taki fotel, na którym siedział ten starzec. Aha. Nie wiem, wybieranie jabłka raczej źle się kojarzy, nie? Tam Ewa w raju zebrała, znaczy zerwała jabłko z drzewa tego prawdy, czy tam, jak ono się tam nazywało, nie jestem tak bardzo mocno religijny. I źle się to dla całej ludzkości skończyło, nie? Ale zrobię to, wiecie, spróbuję jakoś przedstawić dwa zakończenia. Weźmy jabłko w takim razie. I zobaczmy, co się stanie. Nic się nie stało. Predict Danger. Tak brzmią trochę skandynawsko według mnie te nazwiska. No kurczę, no nie wiem co powiedzieć na ten temat. Na temat tej produkcji. Jest bardzo ciekawa, faktycznie jest mnóstwo symboliki. Nie wiem, wybrałem jabłko, ale czy to ma jakieś znaczenie? Wiecie co, ja tutaj zakończę i zobaczę, czy można jakoś wrócić i wybrać ten fotel. Także zaczekajcie moment na mnie. No, moi drodzy, jestem z powrotem tutaj. Przeszedłem grę jeszcze raz. Żeby pokazać to drugie zakończenie, bo
to podnieśliśmy, znaczy poprzednio podnieśliśmy jabłko, ale nic się tak naprawdę nie wydarzyło. No i teraz muszę wam powiedzieć, że po drugim przejściu trochę jak gdyby rozjaśniło mi się to wszystko, co tutaj jest zawarte w tym przekazie, te symbole. Tak przynajmniej powiem wam, jak ja to odbieram, jak ja to widzę. Otóż ci wszyscy ludzie w tym przedstawionym tu świecie żyją w takiej wirtualnej rzeczywistości. W tej wirtualnej rzeczywistości wartościami są, jak widzieliśmy, zbieranie, czy pozyskiwanie, czy zdobywanie pieniędzy, tych monet, a później wydawanie ich na rozrywki takie lekkie, podane w przystępny sposób, na seks, prawda? Tą całą rzeczywistość kreuje ta wielka maszyna, którą nasz protagonista zniszczył. Ta wielka machina, pasąca się, żywiąca się tak naprawdę ludzką energią, nie? Energią życiową ludzi, jak widzieliśmy, byli podłączeni. Mnóstwo ludzi było podłączone do tej maszyny, dając jej energię do działania, nie? Czyli tak jakby cała ta społeczność, cała ta ludzkość tutaj przedstawiona w tym świecie swoją energią życiową napędzała machinę, która wytwarza właśnie taki wirtualny świat dobrej zabawy i gonieniem za pieniędzmi. I te gogle, które chwalą, a good boy, kto jest dobrym chłopcem po zdobyciu każdego kolejnego pieniążka, nie? No i cóż, i dopiero, znaczy ja to tak odbieram, dopiero po zniszczeniu tej machiny można było przejść dalej, nie? Można było przejść dalej do obszaru, gdzie jeszcze jest sztuka, nie? Gdzie są jakieś wartości intelektualne, gdzie są żywe zwierzęta, żywe rośliny, gdzie jest taki, no można by rzec, prawdziwy świat, nie? Bez tych, gdzie nie potrzeba tych gogli, żeby w tym świecie jakoś dobrze funkcjonować. No tak pokrótce mogę powiedzieć, a ten symbol tego starca schodzącego z tego fotela, wydaje mi się, że to jak gdyby zastępowanie pokoleń. Przyszliśmy tu, on nam ustępuje miejsca. I teraz albo wybieramy jabłko i wracamy do tego piekła, tam tego wirtualnego świata gonienia za pieniędzmi i później oddawaniu się jakimś tanim, bezsensownym rozrywkom, czy też zasiądziemy w tym fotelu i co się wydarzy. Teraz, moi drodzy, jestem ciekaw. Czy coś się wydarzy, czy też przejdziemy już do końcowych napisów? No, trochę jestem zawiedziony, bo myślałem, że coś nam tu... Ale jestem pod dużym wrażeniem, moi drodzy. Nie spodziewałem się, że w tak krótkiej produkcji można przekazać... Znaczy... Można przekazać swój sposób spojrzenia na dzisiejszy świat, bo ja to tak odbieram, w grze wideo, nie? Tak jak zrobili to twórcy. W grze wideo, która tak naprawdę jest częścią właśnie tej takiej lekkiej rozrywki, prawda? No cóż. To tyle, moi drodzy. Ja nie będę tego dzielił. To będzie dość długi odcinek, bo pewnie będzie ponadgodzinny, ale nie będę tego dzielił, bo to trzeba zobaczyć całe. A w ogóle gra jest, tak jak powiedziałem na wstępie, dostępna na platformie Steam za zupełnie za darmo. I ja bym proponował, żeby każdy sobie ograł tą krótką grę i sam jak gdyby o jakieś tam refleksje wyciągnął z tego, jak to postrzega. Także cóż, dziękuję wam za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam do innych gameplayów i cóż, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.